Chcąc nie chcąc, mnóstwo legionowskich rodziców musiało w niedzielę zabrać swe pociechy na spacer. Rzecz jasna, nie byle gdzie, tylko w okolice DPD Areny. Bo właśnie tam już tradycyjnie maluchy mogły znaleźć okazały miejski prezent z okazji Dnia Dziecka. Zapytany o największe tego dnia atrakcje, jeden z głównych organizacyjnych Mikołajów miał kłopot z ich dokładnym wymienieniem. Trudno powiedzieć, bo jest tak dużo wszystkiego. To jest takie szerokie spektrum. Jak szedłem od strony kościoła, no to patrzę, no coś zupełnie jakby innego. Zbudowane konstrukcje, przestrzeń kilkudziesięciu metrów. I to są największe dmuchańce w ogóle w Polsce. Ale atrakcji mnóstwo. I zwierzęta, i krowa do wydojenia, i osiołek, na którym się jeździ. I kolejka bajkowa, która jeździ po Legionowie z dziećmi, zatrzymuje się w pewnym miejscu. Tam dzieci mają suweniry i jadą dalej. Ma się rozumieć, bez biletów, bo wszystko, co w niedzielę przygotował dla dzieciaków Miejski Ośrodek Kultury, miały one gratis. W promocji dostając ponadto parę kropel deszczu, który w to słoneczne popołudnie na krótko zachęcił uczestników do większej aktywności fizycznej. A jeśli ktoś wolał spędzić czas bardziej statycznie, wystarczyło udać się pod scenę. Tam jak zwykle dawały czadu zarówno talenty lokalnego chowu, jak też estradowi wyjadacze. Przez kilka dobrych godzin było i na co popatrzeć, i czego posłuchać. Jeśli zaś gości niedzielnego święta nagle dopadł głód, nie musieli wracać do swych domów. Szybko wrzucić coś na ząb mogli na miejscu. Smakołyki tylko czekały. Mnóstwo atrakcji gastronomicznych, dla każdego coś dobrego. Ja tak patrzę i to jest tak, i na wodzie się coś dzieje, i się dzieje na lądzie, i się dzieje na koniu, i się dzieje przy krowie, jeszcze w powietrzu się nic się nie dzieje. I żeby nic nie wisiało w tym powietrzu, no generalnie dzieciaki myślę, że mają atrakcje. Troszkę więcej ustawiliśmy rekwizytów, przedmiotów, podmiotów różnych niż w roku ubiegłym, ale widać, że jest to potrzebne. Co do tego nikt z dorosłych nie miał najmniejszych wątpliwości. Zachwycone prezentami dzieci, jak łatwo zgadnąć, tym bardziej. Zwłaszcza, że w odróżnieniu od gwiazdki nikt pod areną nie dociekał, czy przez cały rok były grzeczne.